Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie, Maged, witam Was, moi drodzy, w kolejnym omówieniowym materiale. I tym razem omawiamy sobie kolejne wejście reworkowego tematu. W aktualizacji 08.0 mieliśmy sławetny rework lotniskowców, a teraz mamy rework perków kapitańskich, i to jest główny punkt aktualizacji 010.0. I omówimy sobie, co tutaj dodatkowo ta aktualizacja wnosi, bo perki to będziemy roztrząsać w innych materiałach. Zastanawiam się właśnie nad tym, jak to zrobić, czy podać wam ewentualne buildy na nowych kapitanach segregując te okręty po typach, czy po nacjach, czy po... no albo, albo tak, albo tak, jeszcze nie wymyśliłem tego do końca, także coś tego typu zrobimy sobie, żebyście mieli jakieś moje podpowiedzi na temat tego, jak robić nowe perki, jakie rozdawać. Więc tak, wprowadzają chiński nowy rok, będzie zmieniony porcik, będą kontenery i będzie można moi drodzy wypełniać misje bojowe. I tu będzie można za te misje bojowe zdobyć sobie Ashana czyli dosyć unikalny okręt. Może nie jakiś tam biały kruk typu kamikadze czy coś tam ale zawsze jest to jakiś bonus który możemy sobie zdobyć. Szóstka do zdobycia kontenery. Będzie można z nich zdobyć Wujinga lub Wujing to jest Alzacja w wersji premium a to jest po prostu przemalowany Saipan. W stałych kamuflażach z tematycznymi dowódcami lub okręty BE lub UKONG. BE to jest takie Izumo, a UKONG to jest taki sobie Martel, z tego co pamiętam. I tak, no ale to jest raczej kosmetyka, co nas za bardzo nie interesuje. Oczywiście będzie można kupić kontenery związane z wydarzeniem i z tych kontenerów będzie mogły nam, będą mogły nam wypadać następujące okręty. Fenyang, Silivangi. Fenyang to jest nowa premka do kupienia zapewne oddzielnie, czyli Akizuki, tylko takie trochę gorsze. Silivangi to jest ogniewoj, też w wersji z torpedami głębokowodnymi. Irian to jest kutuzow bez dymu, ale z również torpedami głęboko wodnymi. No, Lojanga i Ashana nikomu nie trzeba przedstawiać, a to taka tam pierdziawka na szóstym tierze, także no, średni deal te kontenery, zależy ile będą kurtowały. Dostawy dzienne, będzie można zdobyć troszeczkę giftów, dwa pudełka będzie można zdobyć, 150 tysięcy kredytów, no, logując się do gry można sobie to otworzyć. Ale teraz wisienka na torcie, czyli nowa aktualizacja, i zmiana perków kapitańskich. Materiał na temat tych perków jeszcze już był i jeszcze będą te materiały się pojawiać, bo to jest dosyć obszerny temat, także nie omówię tego w ciągu jednej takiej krótkiej pogadanki na temat nowej aktualizacji. Główne zmiany. Dodaliśmy nowe umiejętności, zmieniliśmy niektóre z dotychczasowych. Także no. To, że dodali nowe, to jest spoko, ale Ogólnie cały rework perków moim zdaniem, moi drodzy, to jest takie raczej yy, ulepszanie czegoś, co działało dobrze, szukanie dziury w całym, także ja bym się tutaj w ogóle w to nie pchał. No ale jak Orgaming stwierdził, że trzeba, no to trzeba. I tak, każdy dowódca będzie mógł yy, być przypisywany do Czterech typów okrętu, czyli jeden kapitan może nam obskakiwać i niszczyciel, i pancernik, i krążownik, i lotniskowiec. Dla każdego z tych okrętów będziemy rozdawać perki oddzielnie, ale grindowacie wystarczy tylko raz, żeby zdobyć maksymalny poziom ilości punktów. Wcześniej było to 19, teraz będzie to od punktów 21. Y jest to dosyć drogi zabieg. Jeżeli chcemy sobie za wolnego kapitańskiego ekspo przez koszty z 19 do 21, to będzie to już raczej liczone w milionach, jeżeli chodzi o koszt. Także trochę będzie trzeba tutaj yy, wyłuskać. No oczywiście można zapłacić, no ale wiadomo. Nie będę się tutaj rozgadywał za mocno na temat tych perków, bo tak jak już wspomniałem, będę mówił o tym jeszcze nie raz. I już mówiłem na ten temat co nieco. Omawialiśmy sobie, robiliśmy sobie przegląd perków na serwerze testowym. Myślałem, że coś tu się jeszcze w tym temacie zmieni, że gdzieś tam coś ulepszą, ale widzę, że. No, jeżeli ktoś z was nie wie, co Wargaming uważa na ten temat i chce się bardziej jakoś temu przyjrzeć, to polecam ten półtora godzinny materiał ze streama, gdzie rozmawiałem z naszym menadżerem społeczności, Bloodministerem. On tam dosyć jasno i wyraźnie określił, dlaczego to jest robione i po co to jest robione więc tu już się nie będziemy w to zagłębiać. Stocznia w Kure. Event trwa dalej. Yy, przypominam, że jeszcze można zbijać śnieżki w aktualizacji 0.10.0, także kto nie dokończył, to może sobie dobić tę resztę czy stali, czy pudełek mikołajowych, tam jeszcze można to przez ten miesiąc robić. Yy, event związany z budową Hizena również nadal trwa. Potyczki klanowe będą miały miejsce. Yy, 15, 14 sezon, no bo to sezon, tam 3 dni w sumie trwa. 7 na 7 20 minut, potem będzie 15:07 na, 7 na dychach, a tu mamy na 8. Także taka różnica, ale dalej. Interesują nas rzeczy, które się pozmieniają w związku z wejściem perków, czyli tak. Zasięg ognia artylerii dodatkowej okrętów robionych pod sekundarki. No Francja, no to dosyć dyskusyjna sprawa, ale Niemcy, no to raczej e, podstawa, więc tak. Maksymalny zasięg ognia sekundarki wymaksowanej na tierze 10 u Niemców i Francuzów będzie wynosił 12,5 km. Także mamy buffa o 900 m, prawie kilometr dostajemy ale no wiadomo, że celność spadła. Ostatnio ta celność została również zwiększona o 22,5% z tego co pamiętam na niemieckiej sekundarce, więc trzeba zobaczyć w praniu jak to będzie wyglądało. Nie będzie już możliwości oznaczenia jednego celu, tylko albo strzelamy z dwóch burt średnio celnie, albo jakoś tam w ogóle inne rzeczy będą się działy. Co o zmian, zmianach w okrętach? Atlanta dostaje 20%, 20 zwiększenie zasięgu ognia artillerii. Atlanta i Flint, to jest też dosyć dyskusyjna sprawa, ale Flint będzie obserwowany. No niech mówią, że Flint ma dym, więc on nie potrzebuje jako ta, ta, takiego buffa do, czy tam buffa do zasięgu. No ale 11 km na tierze 7 to on tak trochę słabo mi się wydaje. Colbert, dynamika przyspieszania i spowolnienia została poprawiona, to akurat yy, może i dobrze. Ale teraz tak, dodatki zmiany zawartości. Tu się warto przyjrzeć, gdyż to jest ostatnia aktualizacja, w czasie której możemy zdobyć Georgię, Alaskę, Massachusetts, Tandarera i Smalanda. Po wejściu 010.1, już te okręty będą w zbrojowni niedostępne, także. Jeżeli ktoś jest blisko zdobycia któregoś z tego krętu, to polecam się sprężać i w momencie wejścia aktualizacji następnej, czyli 010.2, Somers zostanie zamieniony na Austin'a. Także Austin zostanie dodany teraz do testów. Na jego temat będziecie się mogli dowiedzieć na pewno więcej od innych ceceków. Bo ja, tak jak pewnie już zauważyliście, troszeczkę wypadłem z obiegu, mniej jestem dostępny także. no. Postaram się trochę do zaległości nadrobić, ale zobaczymy jak to będzie, więc no, główna tutaj, główny punkt imprezy w 010 to jest właśnie zestaw nowych perków kapitańskich i na ten temat będziemy się jeszcze niejednokrotnie rozwodzić. W tym krótkim materiale to jest, moi drodzy, wszystko zapraszam was na kolejne a tymczasem cześć i na razie.